Hej, cześć, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Wojtek i jest ze mną naprzeciwko Guga. Jestem. Po mojej lewicy Madzia. Jestem, dzień dobry. A po prawicy Tomek. Jestem, dzień dobry. Intro. Pojęcie. I słuchajcie, witamy was w kolejnym odcinku Zasłuchanych. Ja nie będę ukrywać, że mnie dzisiaj boli ząb. Mam nadzieję, to że jego to nie boli. Chodź, pogłaskam. O, dziękuję. Mam nadzieję, że to dziąsło, a nie ząb, bo w ten sposób. Tak, a chodź, czy dziąsło? Dzisiaj, no, dzisiaj ja... Myślę, że Wojtka to bardziej... Ale Tomku, wiesz co? Nie schodź tak nisko. No patrz, ci ulżyć, no. To czekaj, bo ja podlecę, będziesz o... Levitation, ty. Ej, Wojtek, ty tam masz ząb? O Jezus Maria, dobra, nieważne. Może taki kolczyk z zębem na czymś. Dobrze, słuchajcie, kolejny odcinek Zasłuchanych przed nami. No. Proszę brać sobie klotuszki. Czekajcie, bo mi klawiatura dziwna. Dzisiaj o, ja będę mało. Tłumaczyć. Co tak mało? Mało, mało. No dobra, usiadam. Próbował na szybko. Nie, nie. A który jest pierwszy? A co za różnica? Kolorów nie rozumiem. To nie ma znaczenia w sumie. Nie ma znaczenia? No dobrze. No masz żółty, czarny, błękitny, brązowy i biały. Ja przestawiłam. Znaczy ja powiem tak, mam tylko wielką nadzieję, że nie będzie problemów z tym. Mhm, już jest problem. Z tym? Ja mam problem z tym, no że właśnie. Niestety, słuchajcie, niestety ta wersja Minecrafta dalej laguje. Więc miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Dobrze, jesteście gotowi? Nie. Nie. Klaro, por favor. To zanim jeszcze nie jesteście gotowi, to przypominam wam oczywiście o zostawieniu łapki, komentarza, subskrypcji, wpadnijcie na wszystkie socialki i Madzia gdzie? Na G2A, linki w opisie filmu, tak, zapraszamy. Dokładnie, tam was zapraszamy i tylko tutaj też podeszło. Już wcześniej się pewnie gdzieś wasze prace wyświetliły z Discorda, także też zapraszam. A my lecimy, 3, 2, 1, go! Tak, Boże. Tak, tak, no. Tak. Dobra, jak macie ten środkowy klocuszek nasz, prawda? No dziurka. Dziurkę, weźcie sobie białą wełnę, bo na razie zrobicie podstawę. No. I od tego, na tym środkowym połóżcie białą wełnę. No. I teraz w stronę zieloną i w stronę żółtą dodajcie dwa. No. Po dwa. Macie? Mhm. W stronę diamentową też dodajcie dwa. No. A w stronę czerwoną dodajcie cztery i połączcie to wszystko, żeby wyszedł wam prostokąt. Ojej. Jezu, krzyż mi wyszedł. Gdzie jest krzyż? Gdzie jest krzyż? Pamiętajcie, że ja z nerwów... To wyszło okno. Stawiam sobie coś źle. Mam w środku też te dziurki uzupełnić? Nie, to jest podstawa, to jest tylko... To później będzie się kasować. Macie? Dobra, no. Kurczę. To teraz na każdej krawędzi postawcie dwa brązowej wełny do góry. Na każdej krawędzi? Na każdej krawędzi. Mamy cztery krawędzi. W czterech rogach, o. Wojtek, kiedy ty budujesz to, co ja sobie zaplanowałam na kolejny odcinek? Zobaczymy. Krzywdę Boże, sobie. Kto odwrócił stołek? Dzielony stół! Ale to jeszcze nie koniec, spokojnie. Dobrze, macie? No. Tak, tak. Teraz jak macie te dłuższe krawędzie, aha, tego prostokąta, brązowe, no. To po środku postawcie też dwa brązowej wełny. A tu, dobra, dobra. Czyli musicie mieć, jak patrzycie na ten najdłuższy bok, to musicie mieć dwa brązowe, dwa przerwy, dwa brązowe, dwa przerwy i dwa brązowe. Macie? No dobra, możecie skasować ten biały dół. Cały dół czy krzyż? Cały dół. Biały. Weź się białą wełnę, całą białą wełnę, bo to nie będzie potrzebne. Boże, budować tyle czasu, panie, podłogę, podłogę zepsułam. Uzupełnić tym brązowym do ziemi? Nie, nie, nie. No. No Wojtek dzisiaj ma fantazję lewitującą. Macie? No. Tak. Tak. Dobrze, to teraz tak. Przyklejcie się do zielonej ściany. No. I jak macie od strony diamentowej tą brązową wełnę lewitującą, tak? No. Postawcie na niej żółty klocek. Na górze? Na górze. No. No. I teraz postawcie kolejny żółty klocek do zielonej ściany. Do tego, co postawiliście. A do przodu, dobra. No. Dobra. I teraz tak, teraz pójdziemy w stronę diamentową. Dodajcie dwa klocki czarnej wełny. Ale gdzie? Do tego żółtego całego? Tyle ciele tu tak. Zrobiłeś. Tak samo jak z tym żółtym robiliśmy? Tak, dwa, tylko że w stronę czarny. Diamentową, nie w stronę zieloną, tylko diamentową. Ale dwa cały czas czarne. Na tym samym... Na tym samym poziomie, tak. Dobra. Ale na tym samym wystającym dzindlu, tak? No nie, na tym obok. Co... Znaczy na tym cały czas budujemy na tej pierwszej od środkowego. Nodze. Tak. No, no. Macie? Tak. No. To teraz idziemy... Od środkowego? W... Czekajcie! Ja nie. Od środkowego? Ja jestem przyklejony do ściany diamentowej i do pierwszej, i do pierwszej tak. Od lewej strony wziąłem, dołożyłem, tak. Czyli po lewej mam czarne, a po prawej mam już tam żółte. Tak, pierwsze, nie w środkowe. Słuchajcie, dobrze? Jak jesteście przyklejeni do ściany zielonej, tak. No. Macie tą pierwszą nogę od ściany diamentowej. No. Tak.
To na piersi. No to na tym brązowym powinna być żółta wełna. Mam. I do tego powinny być doklejone w stronę diamentowej dwa czarne. A, dobra, no, czyli do środkowego. Po następnym, dobra. Teraz będziemy szli w czerwoną stronę i robicie czarne. Dobra, już coś pewnie zwaliłam. Też na tym samym poziomie. Na tym samym poziomie. Jeszcze raz, idziemy w stronę czerwoną i do tej żółtej, do tej najbardziej wysuniętej w waszą stronę, do strony zielonej, po prawej stronie w stronę czerwoną stawiacie czarne. Jedno. Ba. Jedno. A jedno. Aha. Potem jedno żółte. No. Boże, Wojtek, coś ty zrobił. Potem jedno czarne. No. W stronę czerwoną jedziemy. W stronę czerwoną. No. I to czarne powinno być na tej środkowej nodze. No jest. No, jest. I potem raz, dwa, trzy, cztery w stronę czerwoną, a żółte. Dobrze. Cztery. No to dobra. Będzie szalik Hogwartu? Nie, to będzie bzykuszka jakaś. Macie? Bzypszczoła. Bzykuszka. No, mamy. To teraz skopiujcie tą całą, ten cały pasek w stronę żółtą. No, no, tak, dobra, żeby było dobra. Tak samo z nogami. No, no. Wam to pszczółka. Jeżeli dobrze zbudowałam, to se skopiuję, jak nie. Ja se skopiuję tak, jak mi wyszło. No ja też. Także po prostu rozciągacie to do ściany, tylko nie do końca do tej ściany, tylko musi być jeden jakby za te nogi. Mam tak, przypołowioną pszczołę, no. Jeszcze nie mam, bo jestem w stresie i nie trafiam w klocki. Piduję. No, teoretycznie mam. Mogę przelecieć do ciebie ci pomóc. Dobrze. A, mam, też mogę przelecieć. Zbudowałaś chyba, nie? Co mam? Odbudowało się. O Jezus. My się o tak będziemy uzupełniać, Wojtek? Nie będziecie uzupełniać środka, więc będziecie robić tylko obrzeża. Macie? No. Się schowamy. I teraz tak, jak macie te czarne paski... Które? Tak? No, czarne. No, wszystkie czarne, które zrobiliście. No, dobra. To na tych paskach postawcie do góry 6. Też czarnych? Też czarnych. 4, 5, 6. Czyli łącznie 7. Łącznie 7. I możecie do góry, też, tak? Do góry i możecie też ogólnie to połączyć, żeby bryła zaczęła wychodzić. To połączyć. To połączyć. Na górze? Na górze. Na górze na 7 poziomie czarnym łączymy, tak? Tak. Okej. Okay. I wszystkie te czarne paski, które zrobiliście. A te czułka też? Na razie nie ma czułek. Aha, dobrze. Czekaj, bo mi to sobie za chwilę jakiś klasztor wyjdzie. No wyszedł bąk! Ale czułku, nie z tej strony podwójnych, Wojtek, pytanie. Przedłużyć? Łączymy, ale łączymy też w... od te strony zielonej do żółtej? Od zielonej do żółtej. Zielonej do żółtej. Na poziomu. No żeby te dwa pasy na poziomu właśnie. Żeby te dwie człony się połączyły. Człony. Tak. Czyli normalnie górą mogę uzupełnić wszystko, tak? Znaczy tak, no łączycie górą też. Ale w całości, czy tylko na brzegach, na krańcach? Powiem tak, dupa ma być wypełniona, góra ma być wypełniona i boki mają być wypełnione na czarno. Ale jaka dupa? Z której strony te właśnie, paski? Od strony diamentowej. To jest dupa. To jest dupa. To jest dupa. To czyli... musi być połączone na poziomie też. Od do góry do dół. Bo ja już... Dobra, jest to. Dobra, mów Wojtek, dobra, nieważne, za dużo pytań dajemy. Czy mam uzupełnić to czarnym po boku, przy ścianie diamentowej? Tak. Dziękuję. Ja sobie zbuduję po swojemu. I wszystkie paski podnieśliście, tak? Te dwa dalsze też. Które dalsze? Tak, te wystające też, no. A te wystające też trzeba było? No całą, wszystkie, całe. Słuchajcie, cała czarna wełna, którą postawiliście. A to czarna była gdzieś wystająca? Ojeja, nie. Kwestia jest taka, że jak zrobiliście podstawę czarnej wełny, to musicie całą czarną wełnę, którą postawiliście, podnieść na 6 do góry, żeby wyszło łącznie 7, łącząc również z górą. I ten tył ma być cały wypełniony. Mam. Nie wiem, gdzie jest tył, ja nic nie zrozumiałam, ale spoko. Dobra. Tył jest od strony diamentowej. Dobrze, no. Macie? No. Już, znalazłam ogonek, nawet jej zrobiłam. Teraz, jak macie tą żółtą wełnę pomiędzy tymi czarnymi, robicie dokładnie tak samo. Do góry. No już zrobiłam. No do góry i górę też macie wypełnić. A ten wystający żółty też podnosimy... Ten wystający żółty to podnosicie tak samo, ale tylko raz, dwa... Tylko te trzy klocki od strony tego ostatniego czarnego paska. No co? Bo tak ja wypełniam teraz. Wysunęliście to na 4, prawda? Tą żółtą. Raz, dwa, trzy, na 4, no. Tak, no. Wysunęliście na 4. To tylko 3 podnosicie tak samo jak tył. O, teraz trochę. Czyli łącznie ma być 4 żółte do góry. 4 żółte. Dobrze, nie, Tomek. No. 3 żółte. Trzy żółte. Tylko 3 podnosicie. Okay. I tak samo
Dookoła, czyli dwa pod... Ja to dalej nic nie rozumiem, no ale... Bo za dużo pytacie i... Nie, bo ja nie rozumiem Wojtka, jakiego nie, coś boli, bo ja cierpię razem z nim. Jak skończycie, kuźwa, to powiedzcie. Bo pytacie za dużo i kuźwa nie wiem, o co chodzi. O trzy podnosimy, a tam już było jedno, czyli łącznie było nie cztery. Nie o trzy podnosimy, podnosisz no. Tak samo jak tył. Czyli na sześć do góry. Tomek. To wystające żółte? To wystające żółte. Czyli ma być tak jak normalnie to żółte, tak? To czemu? Ma być tak jak tył. Wszystko, słuchajcie, to jest prostokątna bryła. Nie może wam wyjść inaczej. Ma ci wyszło kółko? Czekaj. A jak dobra, to ja teraz nie mam pytania do Wojtka. Mi z mózgiem jak wy patrzycie na z samej góry, to wy macie obramówkę całą z czarnego zrobioną, czy tam macie nie, na przemian. Tak jak masz żółte, to masz mieć żółte, jak masz czarne, to być. Masz mieć czarne, no. Boże, no chciał tam obramówkę czarną, to mu zrobiłem, no. A, nie. Pan. Ja też to zmieniłam później, jak Wojtek mówił, dobra, że jak żółte, będziecie to mieli, to powiedz. O, ja a ja mam pomysły. Ja nic nie mam domu. Dobra, znalazłam pomysły. No jakaś taka krótka ta pszczoła. Dobrze. No bo łeb jeszcze z przodu jej dokupujesz, to będzie długa to pszczoła. Teraz przyklejcie się do ściany czerwonej. No. I powinniście mieć jeden na dole, jeden pasek żółty, prawda? Gdzie? Gdzie? Co? Jaki jeden żółty? Jeden żółty? Którego nie podnosiliście do góry. Jeden klocuszek. Jeden klocek. W sensie cały pasek. A to pasek już miał być powstać. Aha, ja mam dwa paski. Jakie dwa paski? No ja mam jeden, ja mam jeden. Dobra. No to miałeś do góry, dobra, macie halo. Żółty. Jak macie ja mam... bok tego owada. No. I macie ten środkowy pasek. Czarny, tak? No. Jesteśmy przy czerwonym czy przy którejś? Nie, teraz przyklej się do zielonej ściany. To jest na zielonej siedzi. A do zielonej. A, i macie dobra, środkowy tu. Pasek czarny, prawda? No. To no. Na ile żółtego do tego paska dokleiliście w stronę jeden. Czerwoną? Raz, dwa, jeden. Trzy, cztery. Powinniście dokleić cztery, jak macie podstawę, cztery, a tylko trzy no. Od tego czarnego podnieść do góry. A to z przodu podnieść do góry. A nie po boku. No właśnie, ja pytałam się, czy z boku. Nie zdążymy, bo to pytania i dlatego cicho, każdy pytał według siebie i koniec. Czyli dobra, ty, ja bok też kasuję. Ja pójdę zobaczyć. Chodź, kochanie. Najpierw do Tomka. Od żony, ja do Magdy. No. A? Do Agi. Pójdzie? Aga, to no, już... tak macie... Nie, ja dobrze. Słuchałam kuźwa wszystkich. No dobrze, dorobimy, no. Dobrze, jak jesteśmy teraz do tej czerwonej ściany doklejeni, powinniście mieć jeden na samym czerwony? Dole pasek tak, żółtej wełny. No. Na dole, od dołu, pasek tak. Czy kropek? Pasek, cały pasek. Nic mam, nie łączycie. No to skąd ten pasek? Dobra, no mów. No, i teraz, będziemy budować do góry. No. Do takiego pixelarta powiedzmy, no, więc dajecie od lewej, czyli od zielonej w stronę złotą będziemy szli. Dajecie dwa czarne. No. Do góry? Czy po, nie po boku? Po boku. No już. Dwa czarne, trzy żółte, dwa czarne. Co? A gdzie ty to chcesz zmieścić? Właśnie. I od czego ty to chcesz przyczepić? Nie ma miejsca. Nie ma miejsca. Zróbcie. Co? Wojtek. Dwa czarne? Ale gdzie, no dobra, no tu dwa, ale do... Dwa czarne? Dobra, pytanie. Szerokość tego owada na ile macie? Raz, dwa, trzy... Pięć? Na pięć. Na pięć. Tak to powinno wyjść na siedem. Nie, tak to no dobra, na pięć. Nieważne. Powinny, no dobra. Następna warstwa jest taka sama. No. No ale powiedz jeszcze raz tą warstwę, to się naprawi, właśnie. No. Dwa czarne, trzy żółte, dwa czarne. Dwa czarne, trzy żółte i dwa czarne, tak? Tak. Okej, okay, dobra, już wiem jak to następna jest taka sama. No. To ile tych warstw takich następnych jest? Trzy? Nie. Jeszcze jedna ta, którą teraz robicie, a następna będzie taka sama, tylko że drugi... Jezus. Następna warstwa idzie. Czarny, niebieski, trzy żółte, niebieski, czarny. Dobra. Boże, czarny, niebieski... Niebieski, trzy żółte, niebieski, czarny. No. I potem idą trzy warstwy całe żółtego. Do góry. No dobra, no. Dobrze, i teraz, jak macie ten ostatni pasek, co zrobiliście przed chwilą, tego żółtego, to na drugim klocku od lewej i od prawej strony, czyli od zielonej i żółtej, stawiacie jeden czarny. Na którym klocku? Na drugim. No. Potem do tego, na tym samym poziomie, doklejacie jeden w stronę czerwoną. No. I po skosie w dół
też czarny. Dobra. W którą stronę? Czerwoną. Czerwoną. Do dołu. Aha, dobrze. Dobra, macie? Nie. Muszę, bo ja no, mam. Taka? No. To teraz tak, jak postawiliście te czarne klocki na żółtym, aha, to idziemy teraz w stronę diamentową. I macie raz, dwa. Na trzecim klocku stawiacie brązową. Na trzecim klocku. Druga strona tak samo, tak? Druga strona tak samo. No. Potem w stronę... No. Czekaj, na trzecim raz, dwa. Brązowo, ale na koło tych czarnych, tak? Jak macie te czarne, no, jak go postawiliście i patrzycie się w stronę diamentową, no, to od tego klocka raz, to dwa, trzy. Na trzecim, no, miejscu od tego. Czyli teoretycznie na podstawie raz, dwa, trzy, na czwartym miejscu powinien być. Jezu, minuta! No. Potem dajecie jeszcze jeden brązowej. No. Potem dajecie dwa białej. No. Teraz jakby idziemy na zewnątrz. Co? Czyli do tego brązowego w, no, stronę zieloną też doklejacie dwa białe. No. Potem dajecie trzy w stronę diamentową. Dobra, się pogubiłam. No. Ja też. Ja już jest czas. Ja wiem, że się pomyliliście. I potem jakby robicie... I to będzie głupie. I potem na tym samym poziomie robicie schody. Schody? No, zajebiście. Na schody. Powiem tak, muszą wyjść... Dobra, muszą wyjść te... Skrzydła. No, skrzydełka wie, małe takie. Mhm. Więc to już róbcie, bo... Nie. A ja pszczoła będzie miała rząd, bo nie będzie. Wiecie co? Ja... My robimy problem, że jak zaczynamy pytać, to każdy jest confused. Znaczy ja źle zrobiłem, bo wam nie powiedziałem na jaką szerokość mam. O, nie skończyłem skrzydełko drugiego. Znaczy powiedziałeś, moje nie, ma co. Nie. Że my tak zrobiliśmy. Nie, ale nie powiedziałem wam, na ile miało być szerokie. No, tylko jak macie... Dobra, nieważne. No jestem ciekaw, co z tego wyszło. Też jestem ciekaw tych pszczółek. Show yourself. W tą stronę? Okej. Wojtek, gdzie ty masz schodki, kurwa? No, o Jezus, chodziło mi, że tak po skosie mają pójść. O gdzie po schodzie schodki masz, ty po skosie, ty schodku? No ale schodki na płaszczyźnie. Czekajcie, ja nie zużyłam tego... Tak, i to jest właśnie to, co wiedziałem, że wam nie wyjdzie, czyli ona jest zbyt... Ona jest... Chociaż nie, Magda widzę... Okej, zrobiła. Moja jest płacząca i ma... Ale... Bo ja ją, zamiast zrobić skrzydła, ja ją pogrubiłam, żeby miała dobry rozmiar, wiesz? Bo ja właśnie źle wam powiedziałem... Ale jaki ale patrzcie, ale patrzcie! Oboje... Wszyscy mnie... Czekajcie, moment. Patrzcie, Aga zaczęła robić dobrze tą żółtą wełnę. Tak, bo każdy zaczął z tą żółtą wełną, o tą wystającą tu. No, tak, i od tej wystającej mieliście dodać... No. A wy żeście się skupili na tamtym poziomie, ale nie jest źle. Ale za dużo pytań było. Tak, ja za dużo pytań. Ja już nie wiedziałam, co ja buduję, no. Trzeba... Jezu, tyle pytań. A moja, słuchajcie, patrzcie, z mojej pyłek wylatuje jeszcze. I patrz, Tomek, ty też zrobiłeś dobrze. Co? No, też z tą żółtą wełną. Też ci wystaje klocek, jakby cię właśnie pociągnęli... Ale ma dziury! Czemu ta pszczoła ma dziury? Gdzie ty masz dziurę, ty? No kuźwa, można ją przelecieć od góry do dołu. No co ty już do psykania lecisz? No kuźwa wyszedł. Aga, a czemu twoja dupy nie ma? No właśnie. No bo kuźwa nie zdążyła, no, uknęło mi to przez twoje pytania. Chodź zobacz, żądło mojej pszczoły. A twoja też nie ma dupy, Madzia. Sobie... Nie, czy ja to jest pszczoła? O, czy ja to? To jest twoja. Aha. No bo już patrzcie, masz. Ale no dobra, ty masz ten wyszło dobrze, ale już wiemy jedną rzecz. Mniej pytań. Pytań, bo te każdy pytania pyta, strasznie konfuzują. Nie wiedziałam, co ja mam budować. Czy to, co ktoś się pyta, czy kto, to, co Wojtek mówi? Ja jestem, w którym etapie myśmy źle zrobili jej grubość? Tomek, bo, na tym etapie. Wojtek od środka. Na tym etapie tego klocka. Tak, bo my Tomek, powinniśmy do tego klocka przyklejać tu. No. Dla tego klocka. Wy nie wiem dlaczego, ja mówiłem wam, że do tego klocka, co postawiliście, w tą stronę do diamentowej. A wy żeście robili od tego, co postawiliście do brązowej. No bo tam już były te czarne. Nie było tam czarnych, Tomek. Ja mówiłem od tego klocka w tą stronę. No bo cały czas szliśmy od środka i nie zmieniłeś potem wersji. Dobra, było dużo jak pytań. Jak nie? Ja wie, nie wiem, Tomek. Teraz cię buzia nie boli. Tomek, kuźba, patrz, stawialiście na tym klocek żółty, prawda? Moja no tak, nie ma i mówiłem, że dajecie jeden do was, czyli do zielonej. Tak. Ona pyłek rozmusi. No, a potem od tego klocka, co postawiliście, w stronę diamentową, dodajecie dwa czarne. I ma żądło. Nie, ale co, nie. No dobra, nieważne, ale pszczółki ale, wyszły. Ale Agi pszczółka jest taka... Co? Agi pszczółkę, pszczółkę po prostu samuraj przeciął. Tak, i tyłek odpadł, Tomka... To jest po prostu maskotka, która jest odpadem produkcyjnym.
Tak. To pusta czeka. W środku. Magdy ma ogon dziwny, żądło. To jest żądło. No dobrze, no. Nie ma skrzydeł, więc jest z Czarnobyla. W środku ma pyłki i ona tam kwiatki sobie zapyla. Masz. Oj, pusta. A faktycznie, dała kwiatki w środku. No bo widzisz, tutaj pyłki się unoszą, takie z normalnej pszczoły, jak ale Magdy jest Czarnobyla, bo nie ma skrzydeł. A jak urwali mi, a ja przeżyłam. O, teraz moja jest ładniejsza. Powiem tak, przez 15 minut my powinniśmy być cicho, budować co budujemy, a Wojtek a powinien tłumaczyć. A na końcu powinny być pytania. Tak, ale jak wszyscy pytają, ja tak samo się konfirmowałam. Ale ja też w pewnym momencie, bo tu Tomek mówi coś, Magda mówi coś, tego tak, mówisz coś, a ja kurde, tak, komu odpowiedzieć? No, tak, i komu mówić, i każdy był w innym etapie. Dokładnie, więc nad tym będziemy musieli popracować. Natomiast moi drodzy, dziękujemy wam za dzisiaj. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Była za dom Madzia. Była. Był Tomek. Byłem. I była oczywiście... A, tu jest Aga Gugara. A, no byłam. No i co, słyszymy się w kolejnych odcinkach, także do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się, cześć i... Pa, pa! Pa.